Cześć, witam po weekendzie. Z tej strony Piotrek Zarychta i 36 odcinek Zarychty na solo. Jak widzicie, mam nową grafikę pod podcast Zarychta na solo. Jest on wykonany przez stronkę AOM Customs, którą serdecznie polecam. Robią naprawdę fajne rzeczy. No i o czym dzisiaj? Przede wszystkim chciałem Was uprzedzić, że w najbliższych dniach skupię się mocno na podsumowaniu off-season poszczególnych drużyn. Będziemy jechać od dołu tabeli z poprzedniego sezonu, dlatego dzisiaj zaczynamy od Phoenix Suns. Kolejne drużyny będą się pojawiać, mam nadzieję, że codziennie, oczywiście w zależności od tego, jak pozwoli mi czas w mojej pracy. Natomiast jak najbardziej chciałbym, żebyśmy teraz przez najbliższe 2-3 tygodnie skupili się tylko i wyłącznie na tym. No chyba, że pojawią się jakieś konkretne ruchy transferowe jeszcze, aczkolwiek w to wątpię. Natomiast lista wolnych agentów wciąż jest jeszcze dość długa, także jeszcze się może parę rzeczy ciekawych wydarzyć. Niemniej, wracając do tego, co dzisiaj ma być tematem, czyli Phoenix Suns, drużyna, która zajęła ostatnie miejsce w poprzednim sezonie zasadniczym i drużyna, która została za to nagrodzona pierwszym pikiem w drafcie. Wybrała z nim DeAndre Aytona, zawodnika, który ma być obok Devina Bookera podstawą tej drużyny odradzającej się, na co mają nadzieję kibice nie tylko w Arizonie, ale także na całym świecie. U nas też są. Był swego czasu fanpage dość prężnie prowadzony przez Łukasza Łysikowskiego. Niestety Łukasz ze względu na swoje inne obowiązki już przestał to robić, ale swego czasu robił to bardzo fajnie. I myślę, że fanów Phoenix Suns nie brakuje. Ale zacznijmy od tego, co oni zrobili w ramach tego off-season. Zaczęło się oczywiście od draftu, z którym, tak jak już powiedziałem, wybrali z jedynką DeAndre Aytona. I tak powiem Wam szczerze, nie wiedziałem do końca, kim ten DeAndre Ayton jest, bo nie będę tutaj jakoś specjalnie koloryzował. Nie oglądam ligi NCAA w ogóle, więc tak naprawdę zaczynam oglądać zawodników przychodzących do ligi dopiero w trakcie ligi letniej. No i wtedy sobie pooglądałem DeAndre Aytona i tak szczerze powiedziawszy, nie zachwycił mnie za specjalnie. Ayton oczywiście jest zawodnikiem świetnym pod względem fizycznym, pod względem dynamiki. I tutaj mi się podoba bardzo. Świetnie sobie radził w pick and rollach z takim rozgrywającym jak Shaquille Harrison, który nie jest przesadnie dobry. No ale oczywiście też to jest poziom ligi letniej, więc nie ma co wymagać jakoś specjalnie wielkich rzeczy. No i ten DeAndre Ayton, jak patrzyłem, w post-up próbował nawet trochę pograć tyłem do kosza. Natomiast za specjalnie mu to nie wychodziło, więc często był podwajany, odrzucał piłki, co jest oczywiście pozytywne, natomiast no nie było z tego jakiegoś wielkiego pożytku. Dopiero jak przeszedł nagranie w pick and rollach, gdzie może niekoniecznie od razu zdobywał punkty po tych pick and rollach, ale zwracał na siebie uwagę obrońców, odciągał od zawodników grających na dystansie. No i chociażby drugi z debiutantów, Mikal Bridges, na tym mocno zyskiwał, bo dostawał wiele piłek na czystych pozycjach. No ale jeszcze jeśli chodzi o Aytona, to przede wszystkim będzie łatwo go wykorzystywać w grze pick and roll, tak jak już powiedziałem, bo jest w tym dobry. Skacze dużo nad głowami zawodników przeciwnika, więc będzie sporo alley-oopów, będzie sporo wsadów w jego wykonaniu w tym najbliższym sezonie. Ma też taką dobrą rzecz w drużynie, że jest tam wciąż Tyson Chandler na ostatnim roku swojego kontraktu, więc póki Chandler będzie w tej drużynie, póki nie zostanie nigdzie przehandlowany, żeby komuś innemu zrobić miejsce w salary cap na kolejne lato, no to Ayton powinien się od niego jak najwięcej uczyć, jak najwięcej czerpać wiedzy, dowiadywać się, co robić, jak przede wszystkim mentalnie przygotowywać się do meczu, bo to, mam wrażenie, może u niego trochę kuleć. Zresztą swego czasu, jakieś 2 tygodnie temu po jego debiucie chyba w lidze letniej czy po spotkaniu z Orlando Magic, Maciej Kwiatkowski na 6 graczu napisał, że DeAndre Ayton trochę przypomina mu Kwame Browna, jeśli chodzi o zaangażowanie w grę. No nie jest taki gracz, który gryzie parkiet, który będzie latał za każdą piłką. Jest trochę taki wycofany. Uważa, mam wrażenie, też trochę podobnie jak Maciek, że Ayton oczekuje, że ta koszykówka przyjdzie do niego, a nie on do niej, więc mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Więc trochę mnie to rozczarowuje, takie podejście. No ale cóż, jeśli tak rzeczywiście jest, no to nic na to się nie poradzi. Jeden minus, który mam przy Aytonie, to defensywa. Mam wrażenie, że Ayton mógłby trochę więcej tej grze w niej popracować. W lidze letniej zdecydowanie bardziej mnie pod tym kątem ujęli Mohamed Bamba, wybrany przez Magic, i Jarlen Jackson Jr., wybrany przez Memphis Grizzlies, więc tu dwa minusy dla Aytona. No ale zobaczymy, to oczywiście jest sam początek, pierwsze wrażenie,
Znaczy, Ejton może to wrażenie zupełnie zatrzeć i pokazać się z zupełnie innej strony już w trakcie preseason, a później w trakcie sezonu zasadniczego także. Dalej wybrali w drafcie Michaela Bridgesa, zawodnika, który przyda się jako strzelec z obwodu. Strzelec, którego tak naprawdę Suns brakuje, bo w poprzednim sezonie dobrze rzucał Devin Booker za 3 punkty i tak naprawdę to tyle, więc przyjście Michaela Bridgesa zdecydowanie to poprawi. Bo Bridges ma bardzo dobrze ułożoną rękę, więc tu zdecydowanie pozytywny ruch. No i trzecim graczem wyciągniętym z draftu jest Eli Okobo, który ma potencjał na bycie dobrą jedynką. Podobał mi się w tegorocznej lidze letniej. Bardzo fajnie w niej wypadł w kilku spotkaniach. Ma niezły przegląd pola, dużo widzi. Mam nadzieję, że będzie tą drugą jedynką w Phoenix Suns w trakcie sezonu zasadniczego przed Shaquillem Harrisonem. Bardzo bym tego sobie życzył, bo to jest zawodnik, który ma potencjał być naprawdę solidnym rozgrywającym i mam wrażenie takim rozgrywającym, którym bez problemu odda też piłkę swojemu zawodnikowi grającemu obok, czyli na przykład Bookerowi i sam będzie stał w rogu i nie będzie wcale dziurą w tym rogu, bo Okobo też ma nieźle ułożoną rękę, więc to może być dla niego szansa na większe minuty obok Devina Bookera. Więc to są gracze, którzy przyszli z draftu. Sixers jeszcze wzięli dwóch zawodników w trakcie tego off-season. Najpierw podpisali kontrakt z Trevorem Arizą, wyciągając go z Houston Rockets, o czym już nieraz mówiłem. 15 milionów dolarów za rok gry. To jest niewielka kwota, mam wrażenie lepsza niż rok temu Sixers zapłacili za JJ Redicka. Niższa przede wszystkim, a wystarczająca, żeby takiego Arizę wyjąć jako konkretnego zadaniowca, który będzie miał bronić, który będzie miał rzucać za 3 punkty. Więc tutaj pozytywnie ten ruch oceniam. I wzięli także w ostatnich dniach, wyciągnęli w ramach wymiany z Philadelphia 76ers za gotówkę Rishona Holmesa, który ma tylko roczny, w dodatku niegwarantowany kontrakt za 1 600 000 dolarów. Ale tak jak mówiłem już wczoraj, w ramach Coast to Coast, jest to jeden z tych ruchów transferowych, które mi się podobają najbardziej w trakcie tego off-season. No to jest niedoceniany ruch, który uważam, że przyniesie dużo korzyści Suns. I Holmes tutaj powinien się odnaleźć jako zmiennik DeAndre Aytona i gracz, wokół którego świetnie można grać pick and roll, który będzie dobrze kończył spod kosza na kilka punktów co mecz, będzie też bardzo dobrze bronił obręczy i będzie tutaj naprawdę solidnym wsparciem z ławki. Oczywiście przed Suns długa droga, żeby się dźwignąć z tego ostatniego miejsca w lidze i za specjalnie nie widzę wielkich perspektyw na ten najbliższy sezon. Tym bardziej, że mają swoje problemy. Podstawowym jest wakat na pozycji rozgrywającego, gdzie w poprzednim sezonie występował Elfrid Payton i solidnie dosyć mu to wychodziło, ale teraz Suns nie powalczyli o niego i Payton za 3 miliony dolarów podpisał kontrakt z New Orleans Pelicans. No i pozycję pierwszego rozgrywającego ma przejąć wracający po kontuzjach Brandon Knight, czego nie jestem specjalnym zwolennikiem, no ale okej, niech i tak będzie, więc Brandon Knight będzie graczem prowadzącym grę. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze większą rolę na pozycji numer 1 przejmie po prostu Devin Booker, który już w poprzednim sezonie zdecydowanie poprawił swoją grę na koźle, zdecydowanie poprawił też swoją liczbę asyst, przede wszystkim wskaźnik asyst, tak zwany assist percentage, który wzrósł z 16% do 24%. Więc to zdecydowanie jest plus dla Bookera. Więc on, myślę, trochę więcej dostanie piłki. No i wtedy kluczem będzie to, czy Brandon Knight sprawdzi się jako dwójka. Wiadomo, że on swego czasu był zdecydowanie lepszą dwójką niż jedynką, co może wpływać na jego korzyść, ale czy tak rzeczywiście będzie, czy Brandon Knight w ogóle wróci do dobrego grania w kosza, tego nie wiemy. Tak jak mówiłem, gdyby nie Brandon Knight, na pozycji numer 1 jest też Eli Okobo, wybrany w drafcie. Fajny w tej lidze letniej, ale wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie, może w drugiej połowie sezonu. No i Shaquille Harrison będący na niegwarantowanym kontrakcie. Co dalej? Mam wrażenie, że przyjście Trevora Arizy to oczywiście jest dobry ruch pod względem tego, żeby grać lepiej tu i teraz. Ale to też może zabrać trochę minuty Joshowi Jacksonowi, z czego się nie do końca cieszę, bo Jackson miał naprawdę dobrą końcówkę poprzednich rozgrywek. I zobaczymy, gdzie Igor Kokoszkow umieści jednego i drugiego zawodnika. Kolejną rzeczą, która musi się wydarzyć w Phoenix, to zdecydowanie TJ Warren, który miał bardzo dobry sezon. Naprawdę. TJ Warren musi dołożyć do swojego repertuaru rzut za 3 punkty.
bo to jest konieczność dlatego, żeby Suns mieli łatwiej w graniu pod kosz, łatwiej w graniu penetracji, bo TJ Warrena po prostu można odpuszczać, jeżeli on stoi za linią za 3 punkty. A jeśli nie stoi za linią za 3 punkty, tylko te 5-6 metrów od kosza, no to wiadomo, że wtedy te rzuty nie są aż tak efektywne, jak mogłyby być, gdyby się cofnął jeszcze ten metr za linię. Problemy kolejne dla Suns to oczywiście, co zrobić z dwoma graczami wchodzącymi w ostatnią fazę swoich debiutanckich kontraktów, bo zarówno Dragan Bender, jak i Marcus Chris mają kontrakt gwarantowany na sezon 18-19, ale później też opcje zespołu do podjęcia na rozgrywki 19-20. Te opcje nie są jakoś drogie, bo w wypadku Wendera to 5,8 miliona dolarów, a Chrisa równe 4 miliony dolarów. Natomiast no, pytanie, czy jest sens dalej w nich inwestować, szczególnie w Dragana Bendera, który był wybrany wysoko w drafcie, bo w pierwszej dziesiątce, a tak naprawdę nic nie pokazał przez te lata i nawet w lidze letniej nie zaczął dominować, tak jak można by się było spodziewać, że zacznie. I to jest taki problem, z którym muszą się Suns w tej chwili zmierzyć, bo Chris, wybrany trochę niżej w drafcie, to jest zawodnik, który przynajmniej zdobywa trochę punktów, jest w tym w miarę regularny, wydaje mi się, że bardziej regularny niż Bender. Nieźle gra też na tablicach w obronie, jeśli chodzi o bloki. Więc jakieś tam plusy ma, natomiast Bender miał rzucać po prostu te trójki, a one mu nie wpadają na takim procencie, na jakim powinny, na jakim od tego od niego się oczekuje. I tak szczerze, po tych kilku latach mam wrażenie, że Suns w tej chwili oddaliby naprawdę dużo, żeby Dragan Bender został nowym wcieleniem Andrei Bargnaniego. Bo to mimo wszystko Bargnani był zawodnikiem na regularne 15 punktów co mecz w swoich dobrych latach, a nawet miał sezon ponad 20. Więc Suns, myślę, z pocałowaniem ręki wzięliby taką wersję Dragana Bendera, tylko pytanie, czy Bendera na to stać? Mam wrażenie, że niestety nie i że jego przygoda z NBA zacznie się kończyć, no ale to są tylko moje dywagacje, w tej chwili mogę się oczywiście mylić. Więc to są decyzje, które muszą Suns podjąć odnośnie tego, co dalej zrobić z Benderem, z Chrisem. Wydaje mi się, że będący w ostatnim roku kontraktu Tyson Chandler może też nie dograć rozgrywek do końca, gdyż jeśli Suns będą chcieli szukać talentu, jeśli będą chcieli szukać pików w drafcie na przyszłość, to mogą takiego Chandlera wymienić w trakcie rozgrywek. W końcu ma ostatni rok umowy za chyba 15 czy 13 milionów dolarów, więc ktoś może się połakomić na niego, żeby sobie wyczyścić salary cap, obniżyć podatek, czy zrobić cokolwiek innego przed kolejnym latem. No i jak będzie wyglądała rotacja w związku z tym Phoenix Suns? No pod koszem to zdecydowanie DeAndre Ayton, który dostanie spore minuty i będzie faworytem w walce o tytuł debiutanta roku. Za nim mam nadzieję, że Rishon Holmes i dopiero dalej Tyson Chandler. Na pozycji numer 4 zdecydowanie TJ Warren, który musi, jak dołoży ten rzut za 3 punkty, to będzie to świetne rozwiązanie dla Suns, ale musi dołożyć ten rzut. No i za nim trochę dziura w postaci Marquesa Chrisa i Dragana Bendera, czyli graczy, którzy mogą w każdej chwili odejść, a jeśli nie odejść, to po prostu z którymi sens mogą nie wiązać dalszej przyszłości. Na pozycji numer 3 ściągnięty z Rockets Trevor Ariza, zabierający minuty jego zmiennikowi, czyli Joshowi Jacksonowi. Na dwójce Devin Booker, czyli największa gwiazda drużyny. No, nie mówiłem o nim dzisiaj praktycznie nic, no, ale to chyba jest jasne dlaczego. No, o Bookerze wszyscy wiemy, co potrafi. Jesteśmy ciekawi tego, jak dalej się rozwinie. Za nim Michael Bridges, no i Troy Daniels, także na ostatnim roku kontraktu. No i jedynka, czyli ta dziura Brandon Knight, Eli Okobo i Shaquille Harrison. Także jak widzicie, dosyć sporo dziur dalej Phoenix Suns mają. Trochę zaczęli je łatać, trochę zaczęli kombinować, tak, bo oddali też Jareda Dudleya do Brooklyn Nets w zamian za kontrakt Darrella Artura, którego to kontraktu się szybko pozbędą. Więc też próbują mieszać trochę pod względem swojego salary cap, są dosyć nisko z nim, bo chyba 96 milionów w tej chwili mają w gwarantowanych kontraktach na najbliższy sezon, więc jeszcze teoretycznie mogliby kogoś podpisać, ale wątpię, żeby się to zdarzyło. Okej, okay. Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o Phoenix Suns. Dzięki za to, że byliście ze mną, wyszło dłużej niż spodziewałem się, ale trochę się rozgadałem, albo miałem po prostu dobre notatki. Także dzięki za wysłuchanie, do usłyszenia, Piotrek Zarychta.